Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Przez długie tygodnie wrocławscy kibice nie mieli powodów do radości. Nie było ani trenera, ani zawodników. Teraz jest zarówno pierwszy szkoleniowiec, jak i grono kilku koszykarzy. To jednak nie koniec transferów. Zobaczymy. Na razie rozpoczęliśmy przygotowania, także chłopcy czy panowie trenują i zobaczymy jeszcze, jak to się rozwinie. Budowa składu się nie zakończyła, ale już dziś Śląsk zapowiada walkę o najwyższe cele w sezonie 2015-2016. Na pewno naszym celem, czy takim marzeniem jest awans do czwórki i później już będziemy walczyć o medale, także na pewno duże wyzwanie przed nami. Do sztabu trenerskiego Śląska dołącza Radosław Chyży. To już odpowiedni czas jest na to. Trzeba się tylko cieszyć z tego, że Radek Chyży ma szansę być pierwszym asystentem, no i tylko życzyć mu powodzenia. I mam nadzieję, że z tego później nam wyrośnie wielki, wielki talent trenerski, a że ma, no to wszyscy wiemy jeszcze za czym, jak wyjdzie w praniu. Wrocławianie będą walczyć nie tylko na krajowych parkietach, zagrają też w Pucharze Europy FIBA. To jest, że tak powiem, taki naturalny krok. No, odbudowujemy naszą markę Śląska Wrocław i wydaje mi się, że kolejnym takim dobrym krokiem było to, że zgłosiliśmy się do Pucharów, żeby powoli odnawiać i zaznaczyć swoją obecność również w pucharach europejskich. Rezerwy Śląska w nowym sezonie będą grać klasy wyżej niż w poprzednich rozgrywkach. Za projekt odpowiada m.in. Tomasz Jankowski, który będzie prowadzić pierwszoligową drużynę. Chodzi o ludzie, którzy gdzieś tam są blisko ekstraklasy i ciężko jest, żeby w tej ekstraklasie jeszcze na dzień dzisiejszy zafunkcjonowali, no to żeby mieli szansę ogrywania się na bardzo mocnym poziomie, na poziomie profesjonalnej ligi. A tym na pewno jest pierwsza liga, no i mamy nadzieję, że tam ta pierwsza liga pozwoli nam wytworzyć kilka postaci, które w niedalekiej przyszłości będą grały w Śląsku jako polscy gracze. Dolny Śląsk w Ekstraklasie, mieć będzie dwa zespoły, oprócz Śląska zagra też PGE Turów Zgorzelec. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.